Dzień dobry, witam się z wami z nad mojego bullet journala, tak jest. Witam się z wami w lipcu, dzisiaj jest, słuchajcie, już wam mówię, 4 lipca dzisiaj jest i będziemy dzisiaj robić, słuchajcie, moją drugą tygodniówkę. A w zasadzie taką pełną tygodniówkę to pierwszą, ponieważ pierwsza tygodniówka w moim lipcowym bullet journalu była połową tygodniówki tak naprawdę i rozpisałam ją sobie całkiem sama. Drugą tygodniówkę będziemy robić razem, albowiem ponieważ, jak już wiecie, przeszłam właśnie na tygodniówki. Przeszłam na tygodniówki, ponieważ lipiec, sierpień będzie, jest w moim życiu dosyć intensywnym czasem, o może w ten sposób to powiem, ponieważ będziemy się przeprowadzać od początku sierpnia i wiem, że dniówki po prostu mi się nie sprawdzą, tak najzwyczajniej w świecie. Mogę wam pokazać, że czerwcowe dniówki, które miałam rozpisane, były wypełnione tak naprawdę tylko do połowy miesiąca, w drugiej połowie miesiąca no, leżały i kwiczały, nie ma co tu dużo mówić. No i pomyślałam, że po prostu przejdę na tryb tygodniówkowy, ponieważ no, zajęć mam bardzo dużo, zadań bardzo dużo, w zasadzie jeszcze więcej. I po prostu nie nadążam, że tak powiem, z robieniem dniówek. I wiecie, zaczęło mnie to troszeczkę stresować, że te dniówki są rozpisane, a ja ich nie wypełniam, tylko zostają takie puste. I pomyślałam, że no po prostu nie ma to najmniejszego sensu, więc przejdę w tryb tygodniówkowy. No i jak pomyślałam, tak też uczyniłam. I dzisiaj sobie będziemy rozpisywać, słuchajcie, kolejną tygodniówkę. Na tych dwóch stronach będą okienka na dni tygodnia. Tutaj będą zadania, a tu będzie miejsce na notatki różne, różnorakie, bo taki tryb mi się sprawdził w tym poprzednim tygodniu, znaczy, no tak, no w tym poprzednim tygodniu. I pomyślałam, że w tym tygodniu zrobimy sobie to tak samo. Mam dzisiaj wodę z cytrynką. I tak, tak to wygląda. Powiem wam, że dawno nie robiłam filmu. Czekaj, muszę sobie tutaj powyjmować. Dawno nie robiłam filmu, w którym planowałam takie, wiecie, planowanie, takie typowe po prostu planowanie bullet journalowe, a nie planowanie, może nie tyle planowanie, a nie tyle co ozdabianie. O tak, może w ten sposób. Bo ostatnie filmy z planowania na ekranie to były raczej ozdabianie na ekranie, albo wręcz po prostu prace z art journala. I takich typowych planujących stron to już kurczaki poza live'ami nie było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno. I tak sobie pomyślałam, że no czas najwyższy do tego wrócić. Jak zwykle. Wszystkie strony mam tak pozadzierane, bo co sobie zmazuję gumkę, to sobie coś tam zadrę. Więc standard, proszę się nie przejmować. Ale mi dziwnie. Strasznie dawno nie nagrywałam w ogóle takiego filmu, bo ostatnio było, wiecie, dużo mniej filmów na kanale. W zasadzie były tylko live'y. No i cóż, i muszę się wdrążyć, że tak powiem. W lipcu i sierpniu filmów może być troszeczkę mniej, albowiem ponieważ, no tak jak mówię, będę się przeprowadzać. A w związku z tym, że będę się przeprowadzać, no to po prostu tego czasu będzie mniej. No i też nie będę miała też zawsze warunków do tego, żeby coś nagrać. No bo wiecie, jak to jest przy przeprowadzce. Kartony, pudła, przenoszenie, rozpakowywanie, pakowanie i tak dalej, powiem wam. No zapowiada się hardkorowo, zwłaszcza początek sierpnia. Już nie mogę się doczekać tego, aż skończymy, mimo tego, że jeszcze na dobre nie zaczęliśmy. O, rany kota. No, nie będzie lekko, ale cóż, jakoś to ogarniemy. No i tak, jeszcze sobie może tutaj zajrzę. Ta tygodniówka wyglądała mniej więcej w ten sposób, tak była mniej więcej ozdobiona i myślę, że tą, która teraz będzie, będę ozdabiać w sposób bardzo podobny, więc też sobie zrobimy bardzo kolorowo. Też będą lodziki tutaj poprzyklejane, bo jeszcze mi ich kilka zostało. Muszę sobie swoją drogą ich trochę dorobić, bo na wszystkie tygodniówki mi ich nie starczy, więc pewnie w najbliższych dniach będę sobie jakoś musiała jeszcze usiąść i dorobić te lodziki. Będą taśmy washi, będą oczywiście naklejki tosiakowe, które muszę najpierw znaleźć swoją drogą. Zaraz, to mi się może przydać. Świąteczne to mi się raczej nie przydadzą. Tutaj mamy jakieś te marcowe
Nie, tutaj mi się nic nie przyda. Zaraz. Muszę znaleźć. O, temperówka. Temperówko. Matko. Czekajcie, bo ja tu sobie oczywiście nic nie naszykowałam, tylko odpaliłam nagrywanie. O, to mi się przyda, to mi się przyda. A dni miesiąca? Tu jest pogoda. To mi się przyda, te lodziki też mi się mogą przydać. Tu jest pogoda, to mi się nie przyda. To w zasadzie może się przydać, czy się nie przyda? Nie, może nie. Może nie. To też nie, to też nie. Okienka to już do planowania. Czekajcie, bo zgubiłam gdzieś dni miesiąca po prostu. Muszę je zlokalizować, bo mam dni tygodnia. A gdzie są dni miesiąca? Były gdzieś pod ręką i się zmyły. Czekajcie, chyba że ja je tu położyłam i jestem po prostu gapa i nie zauważyłam. Nie, są tutaj dni tygodnia. Kropki, kropki, więcej kropek. Czekajcie. Tu mamy jakieś majowe naklejki. Tu jest marzec, tu jest ogrodniczy. Jakieś vintage. No bój się Boga. Co, ja zgubiłam je? A może mam je z tyłu w notesie? Człowiek ma za dużo naklejek swoich własnych. I się zaczyna w nich gubić, słuchajcie. Zaczynam się w nich gubić. O, no właśnie, tak coś czułam, że będą tutaj. Dobra. A, przy okazji pokażę wam prezent, jaki czeka na was w... O, zobaczcie. Jaki czeka na was w tajnej bazie, bazie tosiakowej. Jak się zapiszecie do newslettera tosiakowego, formularz do newslettera znajdziecie na stronie głównej tosiakowo.pl, to jak się zapiszecie do bazy, to w bazie będzie, to już jest trzeci arkusz taki do wydruku w morskich głębinach. To są takie dodatki morskie, które wiecie, można sobie samemu wydrukować. One są na takim fajnym vintage'owym tle. Można je sobie wydrukować i wklejać i wykorzystywać w dowolny sposób, czy w pracach art journalowych, czy w bullet journalu, czy gdziekolwiek tam będziecie chcieli. On jest za darmo do pobrania, jeżeli się zapiszecie oczywiście do newslettera, tak jak mówiłam. Dobra, naklejki mam przygotowane. To mam przygotowane i będziemy działać tutaj. I potrzebujemy, tak, 7 dni potrzebujemy. Dobra, i chyba sobie zaczniemy od przyklejania po prostu dni tygodnia, dni miesiąca. I tak, tutaj będzie 5 poniedziałek. No tygodniówki jeszcze nie robiłam na filmie, wydaje mi się. Dziwne doświadczenie, powiem szczerze. Tu sobie zrobimy 6 od razu. I to będzie wtorek. To będą pionowo. Środę sobie zrobimy tam niżej. O, środę sobie zrobimy tutaj. I środę sobie zrobimy taką poziomą. Znaczy sobie zrobimy. Ja sobie zrobię. A w ogóle ten notatnik eksperymentalny, który jak widzicie już jest bardzo mocno zużyty, że tak powiem. Już zaczyna się robić niewygodnie, ale myślę, że jeszcze sierpień mi się tutaj zmieści. Zwłaszcza jak przeszłam teraz na tygodniówki, to tym bardziej powinien mi się zmieścić. Tak zakładam. 8 to jest środa, czwartek. A wykorzystuję zestaw lodowy. Czwartek. 9 to jest... Piątek. O, i sobotę, niedzielę może byśmy sobie tutaj taką jedną, ale nie, bo ja w sumie wykorzystuję, tak szczerze mówiąc, korzystam z 2 dni, bo u mnie to wiecie, to nie jest tak, że weekend, nie? Więc tak, piątek. Sobota, niedziela. Jak tutaj było? Piątek. Może tutaj sobie damy sobotę. To wtedy na czwartek będzie więcej miejsca. Sobota. I od razu sobie przydziubiamy niedzielę. I niedziela może tu.
tutaj. Boże, jakaś taka krzywa będzie ta tygodniówka. Dobra, trudno. Jak już mówiłam, ja nadal się uczę tygodniówek i muszę sobie znaleźć jakiś idealny rozkład. Więc podejrzewam, że póki co to każda będzie inna. Tak coś mi się wydaje. I tak, teraz sobie może to jakoś rozrysujemy ołóweczkiem, a potem sobie to popoprawiam. O, tak. Tutaj sobie zrobimy wtorek. Możemy zrobić sobie trochę dłuższy ten wtorek. Dotąd. I środę sobie pykniemy taką krzywą. Środa. Dobra, tutaj będzie czwartek. Tak. Ja wiem, że większość z Was pewnie ma to jakoś tak równo porobione. Tak zakładam przynajmniej. No ale u mnie nie ma równo. U mnie jest krzywo. Tutaj będzie piątek. A tutaj będzie sobota, niedziela w sensie. O, dobra. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. I teraz tak. I teraz sobie weźmiemy... Ja to robiłam ostatnio ekolajnami, jeżeli dobrze pamiętam, więc może sobie teraz też ekolajny weźmiemy. Weźmiemy sobie 7 różnych. 2, 3, 4, 5, 5, 6 i jeszcze jeden. O, i jeszcze jeden. Aha, i weźmiemy sobie szary, to może jakiś cień się zrobi. Żółty? Żółty, może żółty. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. I będziemy lecieć z kolorkami. No, u mnie te tygodniówki mają być z założenia dość proste. Ojojoj, leci. Mają być proste. Tu sobie polecimy. I tu sobie polecimy. Tak, wiem, że widać tam ołówek, ale mi to nie przeszkadza. W tym tygodniu też mi było widać ołówek i totalnie mi to w niczym nie przeszkadzało. Nadal było mega funkcjonalnie. A o to mi chodzi. Dobra, mamy poniedziałek obwiedziony. Idziemy do wtorku. Wtorek może być niebieski na przykład. No właśnie, przez to, że ten notes już mi się tak mocno, jak widzicie, wygiął, no to też już mi jest ciężko tutaj w środku coś zapisywać, w sensie tutaj blisko środka, bo po prostu bardzo mi się uwypuklił. I robi się to problematyczne. Ale nie przechodzę do nowego notesu, bo wiecie, zrobienie nowego notesu to nie jest taka prosta sprawa. Zresztą doskonale o tym wiecie. O, i potrzeba na to czasu. A u mnie tego czasu chwilowo nie ma za dużo. Więc tak sobie myślę, że jak już przeprowadzkę ogarniemy, to akurat od września będę miała... W sensie już myślę, że pod koniec sierpnia już będę... Ojojojojoj, będę bardziej ogarnięta i będę mogła poświęcić po prostu czas na to. Bo też nie ukrywam, że chciałabym sobie rozpisać ten nowy notes z Wami, w sensie, no może nie na live, ale nagrywając film z tego. A w obecnej sytuacji jest tak, że mogłabym to zrobić tylko gdzieś tam po kawałku. Wiecie, gdzieś tam wyszarpię godzinę, żeby sobie podłubać i to troszeczkę za mało. I to troszeczkę za mało, żeby rozpisać cały miesiąc. Muszę się napić. Coś mnie dzisiaj suszy. Okidoki. Czwartek. Czwartek sobie weźmiemy tym pomarańczem. To są te ekolajny... To są te ekolajny pastelowe, które ja bardzo lubię. W sensie to chyba z tych
z tych braszpenów jestem chyba najbardziej zadowolona. To są moje ulubione braszpeny i powiem wam, że jak poszłam do Paper Concept i zastanawiałam się, jakie braszpeny kupić, w sensie jakie ekolajny pastelowe właśnie sobie kupić, to taką miałam rozpinkę, czy brać sobie pojedyncze kolory, czy jakiś zestaw. I w końcu wzięłam zestaw i powiem wam, że jestem mega zadowolona, że wzięłam ten zestaw. Teraz bym bardzo żałowała, gdybym nie wzięła zestawu, tylko jakieś pojedyncze kolorki, bo korzystam z nich wybitnie często. No i są super mega fajne. I w ogóle nadają się też do pisania i do właśnie takiego zakreślania. No po prostu są mega, mega, mega praktyczne. Mega użyteczne. Bardzo, bardzo jestem z nich zadowolona. Więc cieszę się niezmiernie, że wzięłam wtedy cały zestaw. Nie wiem, czy są większe zestawy. Wydaje mi się, że tych pastelowych chyba większych nie ma. Nie wiem, ile ich tam było. 10 chyba, czy 12 może. Taki jakiś, wiecie, zestawik. O, zegarek mi mówi, żebym walkaround zrobiła. Nie można teraz walkaround, bo teraz jest nagrywando. No jak jest nagrywando, to nie ma walkaroundowania. Dobrze. Myślę, że ten film nie będzie jakiś spektakularnie długi, bo wiecie, te tygodniówki w moim wykonaniu nie są jakieś bardzo skomplikowane. Ostatnio mi się zeszło całkiem sprawnie, jak sobie sama robiłam. Więc myślę, że i tym razem nie będzie... O, w ogóle widzę, że ledwo co widzicie. Już przesuwam. Więc myślę, że nie będzie to trwało bardzo długo. Dobra, i co ja tutaj miałam? Miałam przyklejone lodziki i myślę, że od tych lodzików będę mogła sobie zacząć. Chodźcie tu lodziczki. Lodzików nie mam jakoś bardzo dużo już, ale coś tam jest. Więc tu bym sobie coś przydziubała, tak żeby one były, żeby ten motyw był zachowany. Może tutaj na środku coś bym sobie wydziubała. O, tak o. Tak o, i może tu. O, może w ten sposób. Może w ten sposób bym sobie wsuciła tutaj. O, a może tego? Może tego błyszczącego jednego? Albo takiego patyczka? O, tego sobie tu wkiełbasiła. Dobra. To potrzebujemy, kleju potrzebujemy, nie? O nie, a ja wyrzuciłam chyba już poprzedni klej, który miałam. Czy ja teraz znajdę klej? To jest świetne pytanie, słuchajcie. Dobra, będę szukać kleju. O nie, ja się tam nie dostanę, nie ma szans. Dobra, będziemy przyklejać na zwykły klej w takim razie. Bo jak mam to wszystko rozstawione, to się nie dostanę do Magica. No trudno. Tak też czasem bywa, nie? Mam nadzieję, że on go złapie. Tak, wiem, że kleję na macie, ale mata od tego jest. Później się ją wyczyści, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tu sobie wkiełbaszę lodzika. Tak. A bardzo mi się w ogóle spodobało to takie robienie na osobnej kartce, tak jak teraz sobie zrobiłam te lodziki. Pomalowanie ich akwarelkami i wycięcie. Mega fajnie to wygląda. Nie ma takiego strachu, że wiecie, źle coś namaluję i zepsuję sobie tygodniówkę, tylko po prostu już mam wcześniej to przygotowane i mogę sobie po prostu przykleić tam, gdzie chcę, co chcę i jak chcę. I chyba tak będę właśnie robić, że jeżeli będę miała jakiś motyw przewodni i będę miała ochotę coś tam sobie pomalować, to będę po prostu sobie tak jak te lodziki malować na osobnej kartce i po prostu, wiecie, malować, znaczy rysować, kolorować i przyklejać. I wydaje mi się, że to się świetnie sprawdza. Znaczy wydaje mi się, no jestem pewna, że mi się to świetnie sprawdziło. I tak chyba będę właśnie robić. W sierpniu planuję mieć cytrynki. Swoją drogą niedługo muszę zacząć robić zestaw sierpniowy, bo to już czas się powoli zbliża. A boję się, że jak teraz tego nie zrobię, to później będzie jeszcze gorzej z czasem, więc muszę to zrobić jak najszybciej,
żeby po prostu przed samą hardkorową przeprowadzką już mieć to gotowe, no i żebyście wy też mogli sobie spokojnie zamówić, bo później jak już będę się przeprowadzać, to też będzie gorzej, wiecie, z wycinaniem tego wszystkiego i tak dalej. My trzeba będzie jakoś znajdywać na to chwilę wolnego, więc muszę się za to koniecznie wziąć jak najszybciej, ale już mam w głowie jakiś taki plan cytrynkowy, więc myślę, że jakoś to pójdzie w miarę sprawnie. Okidoki. Wiem też, że czekacie na cytrynki. Cieszę się, bardzo się cieszę, że wam się ten pomysł na motyw spodobał, bo ja jestem nim mocno podekscytowana, nie ukrywam. Tu musimy odciąć, bo jest to coś zupełnie nowego dla mnie. Jeszcze cytrynek nigdy nie miałam. O, widzicie, tutaj sobie odciapam to, co mi wystaje, żeby się nie szarpało. Dobra. No i podstawowa wersja, powiedziałabym, że już jest gotowa, ale widzicie, tutaj miałam takie bajerki powciepiane i były taśmy washi. Zaraz sobie też jakieś washi tutaj dobiorę. To robiłam z szablonu, ale może tak sobie pomyślałam, że teraz bym jakiegoś innego szablonu użyła. Te kółka były robione z tego szablonu, ale właśnie bym poszukała czegoś innego, żeby jednak były różne, nie? No bo tak jak będą ciągle takie same, to też bez sensu. Mam takie listki, może by takie listki? I wtedy je na zielono. O, listki byłyby spoko. Też listki by mi później pasowały też do cytrynek. No, a to do cytrynek coś innego wymyślimy. No, więc ja bym sobie wzięła te listki. Listki są chyba z AliExpress, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale które listki? Te mniejsze listki bym wzięła, nie? Jakiegoś pisadła by mi się tu przydało mieć. Pisadło. O, jest serio, trzy. Oj. Wszystko mi leci. Dzisiaj w ogóle mam strasznie taki dzień pod, wiecie, że wszystko mi leci z rąk. Dziwne. Bardzo to dziwne. O, może by to tak jakoś od góry do dołu. Od góry do dołu. Czekajcie, gdzie tu się zaczyna? Tu się zaczyna. Dobra, to ja teraz będę się skupiać, ostrzegam. Ostatnio robiłam tak, że sobie najpierw odrysowywałam ołówkiem, a dopiero później maziałam cienkopisem. Ale strasznie długo to trwało, więc myślę, że mogę sobie spokojnie pozwolić na to, żeby robić to od razu. I jakoś to wyjdzie, myślę. Zobaczymy. Tak, to jest w ogóle mój nowy sposób na szablony. Do tej pory zawsze albo tuszowałam. O, mogłam też potuszować te kwiatki. W sensie te roślinki. Tak, mądry Polak po szkodzie. Trudno. Będzie nie potuszowane, tylko zakolorowane. No ale dobra, też będzie ładnie, myślę. Też będzie ładnie. Tak, i do tej pory to właśnie robiłam albo pastą, albo tuszem, a nigdy nie robiłam tak, żeby pisadłem. Ale powiem wam, że po tym zeszłym tygodniu efekt mi się spodobał, więc pomyślałam, why not. Na u mnie od pomyślenia do zrobienia to jest bardzo krótka droga, więc jak pomyślałam, tak uczyniłam. No i zobaczymy, co to z tego będzie. Dobra. O, i tu mamy takie listki, widzicie? Je sobie na zielono pykniemy i myślę, że będzie fajnie. I zrobimy sobie też coś tutaj takiego. A tutaj może bym sobie te większe wzięła. O te. Widzicie, jak ten notes już jest taki krzywy. Ciężko się tu coś robi. Ciężko się tu coś robi bardzo. Ale to chyba nie ma notesu, który by się tak nie zachowywał na koniec. Zwłaszcza z takimi grubymi kartkami i tak wypchanego jak ten mój.
No, nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Dobra. Jeszcze tutaj. A, nawet nie wygląda to źle. I to sobie oczywiście na zielono zaraz pykniemy. Ale już sobie dorobię najpierw tutaj też z tej strony. Tam było tak, to teraz może... Może tak jakoś, o. No i z tego, co w ogóle widziałam, bo na Instagramie oczywiście już wam wspominałam o tym, że przechodzę na tygodniówki, no i generalnie większość z was to jest team tygodniówki. Mało kto robi dniówki, tak z moich obserwacji wynika. I chyba jest to jakiś znak czasów, nie? Że generalnie ludzie nie bardzo mają czas na robienie dniówek. No i u mnie generalnie powód był bardzo podobny, bo stwierdziłam, że po prostu chwilowo nie mam czasu na dniówki. A szkoda strasznie, bo ja w ogóle bardzo lubię dniówki robić. Do mnie to bardzo przemawia, bo wiecie, wtedy mam też miejsce na jakieś takie pamiętnikowe zakusy, mogę coś tam sobie zapisać, jakieś takie, wiecie, co oglądałam, co robiliśmy. I takie to daje dużo większe pole do manewru. No ale trzeba mieć na to czas. I wiecie, kiedy poczułam, że to, że te dniówki są takie puste, zaczyna mnie stresować, to stwierdziłam, o, coś nie tak. Coś dzieje się tu złego. Nie może być tak, że coś, co ma mi sprawiać przyjemność i jakoś mnie tam organizować, wpędza mnie w jakieś poczucie winy i sprawia, że wiecie, że się stresuję. No nie, 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 nie. To stresów człowiek ma za dużo innych, żeby jeszcze to, co powinno być właśnie przyjemnością, też go stresowało. Więc pomyślałam, dobra, no to dnióweczką mówimy do widzenia i bierzemy się za tygodniówki. Tygodniówki, wiecie, na pewno da się jakoś uzupełnić, to choćby nie wiadomo co, zawsze się znajdzie ta minuta czy trzy na to, żeby coś tam sobie zapisać. No i tak w tym tygodniu się okazało, że rzeczywiście tygodniówka to jest to, bo nie dość, że zerkam tam ciągle, żeby niczego nie zapomnieć, to jeszcze do tego mam po prostu czas, żeby sobie coś tam uzupełnić. No, więc tak. O, taka jest geneza moich tygodniówek. Tu sobie jeszcze weźmiemy takie większe te listki. O, tutaj. Te listki to w ogóle powinnam sobie zostawić chyba na jesień, bo one tak żółto-czerwono byłyby piękne. Ja wiem, że robię to bardzo, bardzo, bardzo nierówno. Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że część z was na pewno tam, wiecie, krzyczy w duchu, co ty robisz, co ty robisz? Ale słuchajcie, no niestety. Znacie mnie nie od dziś i wiecie, że u mnie od linijki to nic nie ma i jak coś nie wychodzi albo jest krzywe, no to trudno, jest po prostu krzywe. Ja zawsze szanuję wszystkich, którzy, wiecie, robią bujo, takie idealne, perfekcyjne, ale ja tak nie umiem. Po prostu ja tak nie umiem. Ja nie mam cierpliwości. No, chociaż i tak staram się być coraz bardziej cierpliwa. Ale no, różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Dobra, i słuchajcie, i to będzie wszystko zielone, w sensie listki. Listki będą zielone, jasne. I zielone, ciemne. O, i to będziemy ekolajnami sobie tutaj maziać. Ja tak sobie maziałam dokładnie te, że sobie najpierw robiłam całe na jasno, a później sobie domalowywałam ciemnym i myślę, że tutaj przy listkach zrobimy sobie identycznie. Identycznie, identycznie. I będzie dobrze to wyglądało. Znaczy, mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądało. Tak, 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 tak. Chociaż tam pewnie jakieś gałązki też są, nie? Ale u mnie nie będzie gałązek. U mnie to są niby liście wszystko. Niby mówię, bo jak sobie zaczęłam to odrysowywać, to już widzę, że to liści nie przypomina jakoś bardzo mocno. Jakby się człowiek bardziej postarał, to by bardziej przypominało liście. Ale będzie jak będzie. I tak będzie ładnie. W ogóle tygodniówki są takie estetyczne, nie? W sensie one są takie, że cieszą oko. Patrzę się na taką tygodniówkę, mimo tego, że te moje tygodniówki, no to widzicie, no nie są zbyt skomplikowane, nie ma tutaj jakiejś wyższej filozofii. Ale po prostu patrzę się na to i jest jakoś tak przyjemnie, mam wrażenie.
Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię w tej materii. Zresztą jak patrzę na wasze tygodniówki na Instagramie na przykład, no to wow, kurczaki, robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Ej, no i powiem wam, że jak się to pomalowało na zielono, to już wygląda dużo lepiej. No i to jest w ogóle budżetowa tygodniówka, nie? No bo potrzeba tylko jakiegoś czegoś do pomalowania. W moim przypadku brush pena, ale to może być równie dobrze kredka, może być farba, może być cokolwiek innego. No i szybciutko idzie. To jest szał. Myślę, że takie filmy przez ten taki problematyczny czas przeprowadzkowy będę w stanie nagrywać, więc może chociaż tygodniówki uda mi się jakoś wam nagrać, żebyście mieli co oglądać raz w tygodniu. Jak sobie wiecie, ogarniam. Żeby tam też wam trochę pogadać. A w ogóle fajnie by było, jakby ktoś jeszcze zaczął nagrywać, bo ja teraz też staram się pisać listy. Nie wiem, czy wiecie, mam drugie konto na Instagramie, Tosiakowo Penpal. I to jest taka, wiecie, wymiana listów. Bardzo, bardzo się wkręciłam. Taka odskocznia totalnie dla mnie. I jak sobie tam robię te listy, w sensie piszę sobie listy, albo jakieś tam przydasie sobie do listów robię, bo ja wysyłam z takimi jakimiś, no różnymi przydasiami różnego rodzaju, to lubię sobie coś tam pooglądać. I oczywiście oglądam zagranicznych youtuberów, którzy na przykład robią filmy o tych listach, ale fajnie by było pooglądać też polskich youtuberów, a nie ma nas za dużo. Nicola już od jakiegoś czasu nic nie nagrywa, a nagrywała trochę swoje bujo, które tam ozdabiała. To też sobie oglądałam, bo fajne to było. Fajnie było sobie pooglądać Nicolę, ale Nicolę już dłuższy czas, no dobra, może nie dłuższy czas, ale już chyba z miesiąc już nic nie widziałam u niej na kanale. No i tak naprawdę... No to takich bullet journalowych polskich to już więcej nie ma. Są oczywiście jakieś scrapbookowe konta, ale no to wiecie. Scrapbooking, ja to wolę art journalowe rzeczy. A tych art journalowych też za dużo nie ma. Jest jeszcze Kajla po godzinach, ale Kajla chyba też od dłuższego czasu nic nie wrzucała. No i tak, wiecie, czekam, aż ktoś zacznie coś nagrywać. Ludzie, nagrywajcie. Ludzie, nagrywajcie, bo ja bym chciała coś poglądać. Dobra, ja tu sobie, słuchajcie, robię takie trochę cienie. Powinnam robić tam, skąd liść wychodzi, ale ja niestety nie wiem, skąd te liście się zaczynają. W sensie, gdzie one się zaczynają, jaki one mają kształt. Bo o ile na przykład ten, to tutaj widać, jaki to jest kształt, o tyle... No na przykład ten tutaj, nie mam pojęcia, więc robię tak na pałkę. Ale jakoś to będzie, myślę, w ogólnym rozrachunku. Nie będzie tragedii. Myślę, że ostatecznie nie będzie to wyglądało bardzo źle. Może będzie wyglądało źle, ale nie bardzo źle. O, tu sobie jakoś tak pykniemy. O, tutaj widać, gdzie jest liść. To można tak. Tak. No i widzicie, nie wygląda to źle. Naprawdę nie wygląda to źle. Coś mi tu zegarek cały czas wibruje, bo mam w telefonie wyłączone powiadomienia, ale zapomniałam odłączyć zegarka i mi teraz zegarek wibruje. Dobrze, że i tak się nie wyświetla, bo mam wyłączony ekran, w sensie automatyczny ekran, więc muszę go sobie sama pyknąć. Fajnie to wygląda! Ej, teraz tak spojrzałam. No i ciekawa jestem, co mi tam wibruje. Kto tam czegoś ode mnie chce? A no i słuchajcie, a propos przeprowadzki. No wszystko wskazuje na to, że się dorobię swojego jakiegoś takiego a la craft roomu, więc będę miała troszeczkę więcej przestrzeni dla siebie niż małe biureczko w sypialni. Ale pewnie to potrwa. No pewnie nie uda się zrobić tak, żeby mieć wszystko od razu. W sensie, wiecie, od razu po przeprowadzce, żeby wszystko było. Tak samo będę miała w końcu regały na książki, ale regały zapewne też nie będą od razu, tylko za czas jakiś. No i zobaczymy, jak szybko uda nam się to ogarnąć, żeby było. Bo ja to bym chciała wszystko od razu, wiadomo, żeby było fajnie i ładnie, ale to okazuje się, że przeprowadzka to jest, wiecie, po prostu skarbonka bez dna.
Tyle rzeczy trzeba kupić, tyle rzeczy trzeba zrobić. Ubywam. Masakra, masakra. No i tak siłą rzeczy po prostu na pewno wszystko będziemy robić na raty. No ale będzie fajnie, będzie fajnie. Ostatecznie będzie fajnie i mam nadzieję, że jak już uda mi się wszystko zrobić, to wam pokażę, jak to tam chociaż mniej więcej wygląda. Ej, słuchajcie, jaram się. Dobrze to wygląda. No coś jestem dzisiaj. Powiem wam, że pić mi się chce bardzo. No i tak, i potrzebujemy tu jeszcze jakiś washi i na pewno będziemy sobie robić tak, jak tutaj robiłam, takie kropeczki. Kropeczki robiłam Clean Color Dotem. Te sobie, dzisiaj sobie w tej tygodniówce sobie zrobię zielone, bo będą mi pasowały do tych listków. A teraz jeszcze poszukamy jakiejś washi. A jest co szukać, bo przecież ja tych washi to mam po prostu, wiecie, miliardy. Weźmiemy sobie chyba tą taką zieloną. Coś na przełamanie by się przydało. Coś troszeczkę innego. No może nie w zajączki, bo to Wielkanoc to już za nami. No dosyć takie wszystkie jednostajne te washi. Nie mam takich, wiecie, takich różnorodnych, tylko one wszystkie są w jednym stylu i to mnie strasznie irytuje. Ta będzie taka, a ta z tą, no nie, no średnio. I teraz pewnie żałujecie, że nie możecie mi powiedzieć, żebym wzięła tą albo tamtą. Ja tak zawsze mam, jak oglądam film, tak bym chciała krzyknąć, nie, przegapiłaś, weź tamto. O, to jest fajne, takie japońskie kwiatki. To może weźmiemy te japońskie kwiatki. Tu są jakieś fale, to może niekoniecznie. A tu są serduszka. O, to może zamiast kwiatków weźmiemy japońskie kwiatki i serduszka. I nie będzie zielonych dzięki temu. No, jakoś to sobie tu ogarniemy. O, jakoś mi się tu ciepło strasznie zrobiło, słuchajcie. O, i ja te tasiemki to sobie tak, wiecie, wdziubiam po prostu w różnych miejscach. Trochę tu, trochę tam. Bez ładu, bez składu. Bez jakiegoś myślenia. Tylko tak jak mi się to tam, wiecie, rzuci. O. I to mi się podoba. Ja tak lubię właśnie, żeby to było takie nie do końca przemyślane. Nie do końca przemyślane. Chociaż nie do końca przemyślane to chyba nie jest dobre określenie, bo to jest w ogóle nieprzemyślane. A, dobrze. Tu jest taki ładny kawałek z taką latarenką. To może tą latarenkę bym sobie gdzieś wkiełbasiła, żeby było ją widać. O, tu ją widać. Tu sobie weźmiemy jakiś taki kawałek. Tu sobie weźmiemy taki kawałek. Taki kawałek. O, mogę sobie to odciąć, odciapać od razu, żeby się nie bawić. Dobra. Dobrze. No patrzcie, jakie wredne. I gdzie by tu jeszcze wkiełbasić jakiś kawałek, bo jeszcze gdzieś by się przydał, nie? A może tutaj sobie wkiełbasimy? I tu jest ładna latarenka. O! No i pięknie, powiem wam, bardzo mi się podoba. I jeszcze kropeczki sobie porobimy. Kropeczki będą w miejscach przypadkowych. Zielone tym razem. To jest, kurczę, naprawdę prosta tygodniówka, a no w moim przypadku robi robotę. Wiem, że są fajne tygodniówki, bo mi też się bardzo podobają takie, wiecie, gdzie są jakieś tabelki, jakieś rzeczy do uzupełniania, ale ja w obecnej sytuacji bardzo potrzebuję takiego jak najprostszego systemu, w którym po prostu jest miejsce na rzeczy do zrobienia, na jakieś tam wpisywanie rzeczy, które się danego dnia działy. Wiecie, bez kombinowania.
bez takich jakichś tam trackerków, bo chwilowo ich po prostu nie będę na pewno uzupełniać. W sensie one są mi przydatne i bardzo je lubię, ale wiem, że w obecnej sytuacji na pewno bym ich nie uzupełniała, bo nawet w czerwcu, kiedy jeszcze miałam więcej czasu, bo no tylko mnie rozwalił kręgosłup po prostu, to nawet w czerwcu ich praktycznie nie uzupełniałam. Zresztą zobaczcie, jak moje trackery w czerwcu wyglądają. Tracker uzupełniony do momentu połamania. Geocaching w ogóle leży, bo wiecie, nie bardzo mogę za dużo chodzić. Humory nieuzupełnione, wdzięcznik nieuzupełniony. No, ten Simsy chciałam powiedzieć. Przyjaciół oglądam, no to ich sobie tam co jakiś czas uzupełniam, nadrabiam. No już zaczęliśmy szósty sezon, jak widzicie, tutaj cały czas jeszcze piąty. Więc po prostu wiem, że na pewno bym z tego nie korzystała. No, i tak to wygląda. I tak to wygląda. Mamy tygodniówkę i teraz po prostu potrzebuję jeszcze prostej rzeczy, czyli zadań i notatek. Zadania i notatki robiłam sobie tutaj tak po prostu ramką i napisem i tyle. I tutaj sobie pykniemy to w ten sam sposób, więc nie będzie to w ogóle nic skomplikowanego. Już wiem, że na notatki nie potrzebuję aż tak dużo czasu, jak sobie zostawiłam przy pierwszej tygodniówce. Tam sobie zostawiałam dwie strony. Myślę, że jedna to będzie świat i ludzie. Ale muszę sobie jeszcze to, wiecie, zapisać, nie? Zrobimy sobie jedno na fioletowo. Drugie na zielono. Gdzie jest mój zielony? Jest mój zielony. Tu sobie zrobimy na zielono. Zadania sobie zrobimy zielonym. Jak widzicie, tutaj mamy małe litery, wielkie litery, trochę tak, trochę srak. No ale tak to czasem bywa. A notatki może sobie jednak na niebiesko zrobimy, słuchajcie. Bo były na fioletowo w zeszłym tygodniu, to teraz niech będą sobie na niebiesko. Notatki, o, ja sobie jeszcze je pocieniuję, jeden i drugi napis, tak żeby od dołu szły. Ciemniejsze kolorki. O. Pewnie powinnam to zblendować, ale ja nie umiem obsługiwać blendera do Ecoline'u. Zresztą chyba go gdzieś zagubiłam w akcji swoją drogą. Więc nawet nie bardzo mam jak poblendować, a blendowanie ładnie wygląda, jak się to opanuje, ale ja nie opanowałam. No co poradzić. Dobra, to nie wygląda ładnie, ale trudno. Może jakbym tutaj tak trochę, będzie lepiej. Coś spróbuję uratować, coś spróbuję. Ale nie wygląda to jakoś zjawiskowo, niestety. Ale to nie ma być zjawiskowe, to ma być funkcjonalne, moi drodzy. Chociaż to wiecie, podkreśla się tak, że ma być funkcjonalnie, ma być funkcjonalnie, ale to musi cieszyć oko. Przynajmniej ja tak mam. Nie mogę mieć czegoś, co jest tak strasznie brzydkie, że wiecie, że nie mogę na to patrzeć. Musi być chociaż jakoś tak minimalnie ładnie zrobione, żebym po prostu miała ochotę na to patrzeć. Bo inaczej to się nie da, no nie da się. No. Co tu dużo mówić? Myślę, że wszystkie wiemy, czym to się je i że po prostu jak coś nam nie podchodzi, nie podoba się, no to po prostu nie będziemy tego ruszać. Zakładam, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma. Aczkolwiek oczywiście jestem bardzo daleka od perfekcjonizmu. W sensie bardzo daleka od perfekcjonizmu. No ja i perfekcjonizm to w ogóle nie ma o czym rozmawiać.
nie ma o czym rozmawiać w kontekście mnie i perfekcjonizmu. Tu sobie troszeczkę. O. Pewnie mi powiecie, że przed tym cieniem na dole to lepiej wyglądało, nie? Tak zakładam, że będzie wam się bardziej podobało bez tego cieniowania, ale mi się to cieniowanie całkiem podoba. Zawsze to wiecie, jakaś atrakcja, nie? A nie po prostu zwykły napis. Dobrze wygląda. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, słuchajcie. I to sobie jakoś tam otoczymy. Jedno sobie otoczymy takim... To jest chyba czerwony. Chociaż w mojej opinii to bardziej pomarańczowy, ale to chyba robi za czerwony. Jaki to jest kolor? Pastel red. No właśnie. A może i czerwony. Dobrze. I teraz tutaj, gdzie ciężko dojść. Krzywulec wyszedł. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Tosia robi tygodniówki. No po prostu, słuchajcie, aż trudno mi w to samej uwierzyć. Jak mam być szczera. Naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Tutaj sobie może fioletem pojedziemy. Nie myślałam, że do tego dojdzie kiedykolwiek. Pewnie mogłabym ten ołówek wykreślić, co? A już teraz to już za późno. Będzie z ołówkiem. Będzie z ołówkiem. Będzie z ołówkiem. A w ogóle widziałam w internecie, słuchajcie, takie piękne meduzy. Takie piękne meduzy. W sensie strony z meduzami, nie? Bujo. No po prostu takie wspaniałe. Zgubiłam lody. Znalazłam lody. Z takimi wspaniałymi meduzami, że nabrałam po prostu takiej ochoty na to, żeby sobie meduzy zrobić gdzieś w bujo, że to szok. Że to szok, naprawdę. Jakby tutaj lodziki sobie jakoś wkiełbasić. Może tak? A może bez tych lodzików? A może naklejki? O, może na tych stronach sobie bym naklejkami to przekiełbasiła. O właśnie. To jest pomysł. Weźmiemy sobie naklejeczki. Weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie te lodziki. O co wam chodzi? O matku, taki zadziorek się zrobił. Dobra. Weźmiemy sobie te lodziki. Może je tutaj byśmy wkiełbasili. O. Dobra. Weźmiemy sobie te lodziki. O. Lodzikowo będzie super. Dobra, to już myślę, że mogę tutaj sobie odłożyć. O, i może tymi chorągiewkami bym sobie jeszcze ozdobiła. I będzie fajnie. A tu sobie wezmę ten duży zwieńca. O. Super jest ta naklejka zwieńca. Strasznie mi się podoba. O, i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to może tutaj tak być? A nawet nieźle. Nawet nieźle. A tam weźmiemy zielony. Możemy wziąć zielony. Opsa. No, robota się po prostu sama robi. Ale ja bym chciała tutaj jeszcze tych roślinek, żeby to było spójne. Żeby to było spójne. To sobie jeszcze roślinkami tutaj dorobimy. I będzie fajnie wyglądało. O, tak sobie zrobimy. No, spodobały mi się te roślinki. I nie trzeba udawać, że umie się je rysować, nie? Tak to zanim bym się nauczyła rysować te roślinki, to by po prostu trwało i trwało, a tak to po prostu, wiecie, odrysować, pomalować,
godzinka i tygodniówka, czterostronna tygodniówka zrobiona. Chociaż myślę, że nawet i godzina mi się nie zajdzie. Ciekawa jestem, ile tego wyjdzie nagrania. Myślę, że to nie będzie długi film. Ciekawa jestem. Słuchajcie, i mam do was taką prośbę, bo jak będę nagrywać kolejną tygodniówkę, to żeby wam nie gadać, no wiadomo, pewnie jakiś update przeprowadzkowy będzie, ale mogłabym poodpowiadać na jakieś wasze pytania, więc jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to pod tym filmem w komentarzach, który teraz oglądacie, zostawcie mi swoje pytanka, tak jak to drzewiej bywało na planowaniu na ekranie. To ja sobie je pozbieram przed filmem, wydrukuję i po prostu na kolejnym filmie będę wam odpowiadać na pytanka. To też będzie takie, wiecie, Q&A, no bo zakładam, że te tygodniówki to nie będzie jakieś fascynujące, no bo co może się dziać nowego na tygodniówkach, nie? A tak to przynajmniej coś by się tutaj podziało. Tak to by się coś przynajmniej podziało. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić tego dużego. Chyba sobie tutaj cyknę ten duży. No, będzie fajniej. Będzie fajniej. O, może tak od góry, stąd? O, no, tak zrobimy. Cicho, zegarku, cicho. Dobrze. No, więc taki właśnie mam do was apel. Jak macie jakieś pytania, takie mogą być typowo Q&A-owe, nawet takie w stylu to czy tamto, wiecie, pomidorowa czy rosół, to będę miała o czym wam gadać przynajmniej. A może macie jakieś pytania odnośnie przeprowadzki, albo odnośnie bujo szeroko pojętego, albo art journala, wiecie, albo moich listów, no bo to też jest taka nowa dziedzina, w którą ja się wkręciłam. Może też macie jakieś pytanka. No generalnie wszelakie pytania, a może o naklejki macie jakieś pytania, wiecie, no różne rzeczy różnym ludziom chodzą po głowie, jak macie cokolwiek, to się nie krępujcie, ja przynajmniej będę miała jakieś tematy do gadania. I generalnie w przyszłości, jak już się przeprowadzimy i w ogóle, to bardzo bym chciała, jeżeli te tygodniówki mi zostaną, a mam przeczucie, że mogą zostać, bo nie ukrywam, że naprawdę bardzo mi się to podoba, to można by z nich zrobić właśnie taki cotygodniowy cykl, że wiecie, no to nie trwa długo zrobienie takiego filmu z tygodniówki rysowania, bo to jest chyba najprostsze, co można zrobić tak naprawdę. Odpala się kamerę, a i tak się robi po prostu to, co się robi normalnie, co tydzień. Potem tylko to przesłuchać, wrzucić i tyle. To można by zrobić z tego taki cotygodniowy Q&A właśnie kanałowe. Myślę, że to byłby jakiś pomysł. Bo ja sobie, wiecie, będę dłubać tutaj te tygodniówki, a przy okazji będę mogła sobie z wami jakoś tam pogadać, odpowiedzieć na jakieś wasze pytania, zupdate'ować was co nieco. Zastanawiam się, czy jeszcze tutaj, czy już nie będzie za dużo. Może już będzie za dużo. Już będzie za dużo. Dobra, to teraz sobie to pomalujemy. Pokolorujemy. Co by było ładnie. A już dzisiaj jest niedziela i taką już miałam potrzebę uzupełnienia tygodniówki, że mówię rany, muszę nagrać, bo przecież jak nie nagram, to będę musiała sobie i tak sama to, wiecie, rozrysować, no bo potrzebuję po prostu cały tydzień zaplanować, a teraz każdy tydzień to jest po prostu coraz więcej roboty. I po prostu tej roboty nie ubywa. Mam wrażenie, że przybywa po prostu inaczej. Mam wrażenie, no jestem pewna, że przybywa z każdym tygodniem i z każdym tygodniem będzie coraz więcej. I po prostu bez kalendarza, bez bujo, to jak bez ręki. A jeszcze sobie człowiek dokłada co chwilę czegoś tam. A to, a to tamto, a to sramto. I tak wiecie, myśli sobie człowiek, wszystko się da ogarnąć. A potem się okazuje, że doba jednak ma 24 godziny. I książki to ja nie wiem, kiedy ostatnio miałam w ręku. Masakra po prostu, a mam tyle fajnych nowości do przeczytania. Nie wiem po prostu. Muszę sobie jakiś taki wyrobić taką rutynę. Już nie mówiąc o tym, że ja ostatnio w ogóle nawet nie mam czasu, żeby, wiecie, wyjść z domu, coś zrobić fajnego, coś... No nie wiem, wpadłam w jakiś wir pracy i wcale mi się to nie podoba. Bo już miałam taką fajną rutynkę
urobioną przez ostatnie miesiące, a teraz po prostu znowu. I to nie jest tak w moim przypadku, że jak mam więcej rzeczy do zrobienia, to nagle wszystko ogarniam. Wcale nie jestem bardziej zorganizowana, jak mam więcej rzeczy do zrobienia. Mało tego, jestem po prostu bardziej sfrustrowana, bo wiecie, człowiek by chciał chwilę odpocząć, coś tam sobie podłubać, coś sobie pomalować, coś sobie porysować, jakieś po prostu swoje rzeczy porobić, a tu robota i to i tamto. Masakra po prostu. Więc po prostu dobrze, że ja mogę nagrać te filmy, bo mogę przynajmniej sama przed sobą sobie powiedzieć, że ale teraz muszę popracować, bo przecież mogę to potraktować jako pracę, nie? No bo jednak, wiecie, kanał, reklamy, te sprawy, to jakoś tak przed sobą sobie staram się sobie udowodnić, że to przynajmniej ma sens, nie? Więc oglądajcie, żebym przynajmniej miała takie poczucie, że robię to, bo to ma jakiś sens. I dlatego tak te wasze łapki są bardzo potrzebne i te wasze subskrypcje są bardzo potrzebne i to, żebyście reklam nie przewijali, jest potrzebne. No bo dzięki temu, wiecie, no ten kanał jakoś żyje, zarabia, może też dotrzeć do innych ludzi, YouTube tam się cieszy, że może, wiecie, polecać dalej. A jak filmy są nieoglądane, jak nie są łapkowane, jak nie ma subskrypcji nowych, no to potem i komentarze są też bardzo ważne. No to potem, wiecie, to wszystko leci na łeb, na szyję. A jak nie widać efektów, to człowiek myśli, to po co ja to robię, nie? Po co ja marnuję czas? Po co ja się tu zarabiam? Można by było robić coś, co przynosi jakieś wymierne efekty, nie? To jest okropne, powiem wam, okropne. Fajnie by było mieć taki, wiecie, duży kanał, który by po prostu przynosił takie już naprawdę potężne efekty, żeby człowiek się nie musiał zastanawiać, czy to ma sens. Tylko po prostu będzie widać, czy to ma sens. No ale to... Nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy. Obawiam się, że może się nie wydarzyć. No i to tak. Jakiś taki spadek formy mam ostatnio. Spadek takiego, wiecie, pozytywnego myślenia o tym, czy to w ogóle właśnie ma sens. No, także bardzo potrzebuję waszego dobrego słowa. A ostatnio tych komentarzy też niewiele. Ja rozumiem, jest lato, więc jakby wiecie, no pora i te wszystkie końce, wszystkich tych końców świata też nie sprzyjają temu, żeby siedzieć w domu i oglądać YouTube. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Sama mam mniej czasu na oglądanie. Chociaż na przykład jak robię naklejki czy coś, to zawsze sobie coś tam puszczam w tle. I coś tam sobie oglądam. O, tu sobie podziubię tych kropeczek. Kropeczki są spoko. Strasznie lubię te clean color doty. Mega fajne są. Mega są fajne. I te lodziki tutaj moje, jak fajnie się w te roślinki wpakowały. W ogóle bardzo lubię te lodziki. Cały ten zestaw bardzo lubię. Totalnie mi podpasował. Myślę, że cytrynki też będą fajne. Też będą fajne. No właśnie, no i naklejki. Naklejki też musicie kupować, żeby to miało sens. Oj, tak. No chociaż akurat tutaj to nie ma co narzekać, bo ktoś zawsze jakieś zamówienia wpadają. Też was nie chcę zawsze maltretować tymi zamówieniami na Instastory, więc też rzadko je pokazuję. Mam wrażenie, że jakoś tak chyba nie jest to dla was interesujące. Chyba, że jest. Chyba, że chcecie, żebym więcej zamówień pokazywała. Wiem, że mam wam obiecane jeszcze kulisy tosiakowe. Takie, wiecie, kulisy, jak powstają naklejki, ale to wszystko będzie, tylko będzie, jak już się przeprowadzimy. Bo teraz po prostu nie ma to najmniejszego sensu, zwłaszcza, że mamy jeden wielki rozpierdziel w domu chwilowo. I po prostu nie ma to najmniejszego sensu, żeby tutaj jeszcze się szarpać z tym wszystkim. No i słuchajcie, i tak to wygląda. W zasadzie mamy już to gotowe. Mówiłam, że ten film nie będzie długi. Ale powiem wam, wyszło to bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Moja zeszłotygodniówkowa tygodniówka wyglądała w ten sposób. No a obecna wygląda w ten sposób. Jest tak fajnie zielono. Chyba muszę zdjęcia już zrobić na Insta. Bo wygląda to naprawdę ładnie. No i tak. Koniec. Gotowe. Mam nadzieję, że chociaż z pół godziny mi tego wyszło. No zobaczymy. Zobaczymy, ale jestem, oj, jestem bardzo zadowolona. To będzie się odklejać pewnie, co? Tak podejrzewam.
No, więc trzymajcie kciuki, żeby udało mi się nagrywać te tygodniówki raz w tygodniu. Będę się bardzo starała i mam nadzieję, że się uda. I cóż, bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Cieszę się bardzo, że ze mną byliście. Widzimy się na pewno w piątek w Simsach. To mam nadzieję, że uda mi się nagrać, bo to też jest dla mnie taka odskocznia. A z wami widzę się za tydzień przy kolejnej, mam nadzieję, tygodniówce. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić pytania. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie, bo to bardzo ważne. No i koniecznie wpadajcie na Instagrama, bo tam jestem najczęściej. Tam też na bieżąco pokazuję różne rzeczy. No i tam też bardzo się cieszę, jak was jest coraz więcej. No. Dzięki wielkie, żegnam się z wami. Pa, 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 pa!